Myśli to jest ten jeden świat, który jest mega ważny, żeby zacząć budować świadomie nawyki. Drugim jest panowanie nad emocjami. To jest tak samo ważne, jak nie ważniejsze. To jest gdzieś tam, równowaga jest między ważnością tych dwóch rzeczy. Jest tak samo ważne, bo dzięki zapanowaniu nad myślami i emocjami możecie budować świadomie nawyki. Lecimy. Bardzo fajnie powiedziałeś, że trzeba o tym pamiętać. No i teraz mechanizm jest taki, że jeżeli nie będziesz pragnął silne postanowienie samokontroli emocji, to do tego nie dojdzie. Nie ma takiej możliwości. Ja miałem ten motyw, że ja chciałem być szczęśliwy bezgranicznie, bez względu na wszystko. Ja sobie pomału przez te swoje życie dziubałem tą wiedzę, to wszystko, aż to udało mi się osiągnąć. Jak ja bym nie miał tego silnego postanowienia, nie ma opcji, żeby mi to wyszło. Nie, nie wierzę. To musiało być jako cel. Czyli jeżeli ktoś nie ma woli zmiany, to się nie zmieni, nie pomożecie, nie dacie rady, nic tego nie zmieni. Człowiek musi sam chcieć. Bez chęci nikogo nie zmusisz, a w szczególności siebie. Najważniejszy motyw, drugi. Łapanie się, czyli ten alertness, ta czujność. To, że coś się zaczyna myśleć i jest to takie, aha, chciałem nie myśleć, a myślałem. I teraz to jest myk, który trzeba zapamiętać do końca waszego życia, bo ta uważność, ta obecność, ta świadomość jest kluczowa. Jak nie ma tego wewnętrznego obserwatorka, no to będzie hulaj dusza, piekła nieba, ego na imprezie, nie? Robi co chce. Wy musicie cały czas stać na ochronie, jak bramkarze, i pilnować, jaka emocja wchodzi na waszą imprezę. Jak nie będziecie mieli tego bramkarza, no to good luck, nie? Muszą być bramkarze na imprezach, muszą być bramkarze w waszych głowach. Bez nich ani rusz. Znacie tą imprezę i objawia się to przepięknie myślami automatycznymi i w ogóle emocjami automatycznymi. Tu jest bardzo ładny slajdzik, że chodzi o to właśnie złapanie się. Ile razy jest tak, że nie wiem, gdzieś idziecie i nagle sobie coś przypominacie, że a, przecież miałem to załatwić. A, zapomniałem tego. A, miałem zrobić to. No to jest coś takiego. Tylko cały czas. Jesteście jak... Może się to wydawać jak na jakimś małym terrorze, bo to jest tak, jakbyście, nie wiem, cały czas bombę rozbrajali. Cały czas musicie być uważni. Nie możecie sobie na chwilę ręką taką machnąć. Musi być cały czas uwaga. Tylko ta uwaga zawiera w sobie tak naprawdę bezkresny spokój. Ta świadomość, ta obecność, ta uważność to są te najwyższe stany świadomości, jakie my ludzie możemy mieć. Tam jest peace, tam jest spokój, tam jest harmonia. Ten obserwator się nie angażuje w ten cały świat, tylko jest spokojny. Tam jest chill i do niego zmierzamy. Także ten wewnętrzny mechanizm, te takie, a miałem pamiętać, to jest rzecz, nad którą musicie dbać na maksa. Na maksa. Bez tego nie pójdziecie dalej. Bez tej wewnętrznej uważności. No ale przy tym musi być kwestia energetyczna na pewno, tak? Dużo łatwiej panować nad emocjami, jak ta energetyka jest. Czyli znowu mój przykład ze skakaniem. Byłem chory, to było bardzo trudne. Byłem zdrowy, sobie skoczyłem tak. Także to się wszystko zaczyna łączyć i to jest właśnie potem ta cała zabawa, że żeby naprawdę efektywnie i szybko kogoś zmienić, to jest wiele rzeczy, a nie jedna. No i teraz tego wam życzę z całego serduszka, żebyście wielowymiarowo obserwowali siebie cały czas. To nie jest praca, że wam się coś załączy raz i nara. Teraz jak siedzicie, powinniście wiedzieć, ile macie energii. Teraz jak siedzicie, powinniście wiedzieć, jaką macie emocje w ciele. O tych emocjach na następnych szkoleniach będzie bardzo obszernie. Cały czas wszystko obserwować. Ludzi obserwować, reakcje obserwować, siebie obserwować. Obserwator, jeden wielki. To jest tak, jakbyście byli cały czas w kinie. Cały czas ktoś w waszej głowie jest jak w kinie i o, czuję, że on się trochę zestresował. Rozumiecie? Taki wewnętrzny człowieczek. A wy jesteście jego wehikułem, a on siedzi sobie na kanapie i o, teraz wibruje. O, teraz imprezka.
O, boi się czegoś. Ciekawy mechanizm, że się zabał. Bo w sumie jak patrzę na ten ekran, to mi to nie gra. No ale się boi, no to się niech się boi. Cały czas obserwujecie. Non stop. To jest bardzo, 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 bardzo ważne. Kolejnym trikiem, żeby panować nad emocjami, jest zmiana interpretacji. O tym będzie cała zabawa na szkoleniu Sztuka Tworzenia Rzeczywistości. Dlatego nie będę to poszerzał, ale generalnie, jak dobrze wiecie, na wszystko można spojrzeć różnie. Jeden człowiek się przewraca i mówi: Boże Święty, ale mam pecha, a drugi wstaje i mówi: cieszę się, że nie rozwaliłem spodni. No i teraz, jaki człowiek tak sobie patrzy? No i teraz w związku z tym, że wy chcecie uczyć ludzi panowania nad emocjami, to musicie nauczyć ich zmiany, interpretacji tego, co się dzieje. Czyli na przykład piłkarz trzy razy źle podaje, jest cały spięty, przychodzi do was, mówi, co ma zrobić, jak on się boi, to mówicie mu, że idź na trening, popracuj nad tym aspektem. To nie jest problem, że ty się stresujesz. Już jest zmiana interpretacji, jego uważność zostaje trochę przekierowana i już inne emocje ma w ciele. Także zmieniając interpretację, że to nie jest problem, to jest lekcja, nie jesteś słaby, tylko ty musisz pewne rzeczy udoskonalić, każdy musi się doskonalić. Cyk, 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 cyk. Nie ma złego. Zawsze przez pozytyw jakoś. Zawsze przez mądrość. Nigdy przez negatyw. Przekierowanie. To jest bardzo ciekawe. Ludzki umysł jest bardzo prosty z jednej strony i cieszyć się, bo go da się łatwo ogarnąć. Jak na przykład grałem, dobra, powiedzmy mój przykład tenisowy, grałem w tenisa, robię debla, nie? Dwa razy nie potrafię zaserwować w karo i od razu jest uwaga na tym, że kurde, czemu nie trafiłem, miałem to domknąć, ja pierdzielę i teraz tak, moja uwaga jest jeszcze tam. I teraz jak zaczynamy być świadomi i chcemy zmienić stan emocjonalny z tego takiego wkurzenia się, to wystarczy na przykład sobie spojrzeć na balkon i ale ładny balkon. I od razu się zmienia uwaga. Patrzcie teraz na przykład i to jak z takim wewnętrznym głupkiem. To jest tak, wiecie, siedzi ten gościu na kanapie mentalnie, nie? I mówi, dobra, patrz na żółty, bo nie mogę z tą wytrzymać. Rozumiecie? Trochę to tak działa. I teraz wy jesteście w stanie bardzo niesamowicie się szybko uspokoić w sytuacjach stresowych. Czyli nawet jak jest coś, wywiad jest jakiś, to wystarczy, że nagle spojrzysz na jakąś pierdółkę i się zaczniesz przyglądać, czego to jest zrobione. Już jest zupełnie inny stan świadomości niż był przed chwilą. Bo umysł ma coś innego na celu. A on nie jest taki cwany, żeby ogarniać 20 rzeczy naraz. Jak ty mu powiesz żółty, no to zaraz jest żółty i już jest żółty. I wszędzie jest nagle więcej żółtego. I chociaż tego żółtego przed chwilą się wydawało, że nie ma. I to są takie sztuczki i magiczki. Także przekierowanie uwagi jest mega świetnym tipem w sytuacjach jak mamy wywiad, jesteś na meczu, nie możesz się fiksować. Na przykład tenisiści, ja nie wiem, czy tutaj to będzie, ale chyba tego nie będzie. Albo może będzie, zobaczymy, jakby co to dopowiem. Banał, no ale znowu mało kto to robi, no bo mało kto chce zapanować nad sobą, w związku z tym tego nikt nie robi. Ale jak zaczynamy czuć nerwowość, spłyca się oddech i my wtedy oddychamy bardzo płytko i bardzo wysoko. Wystarczy, że przeponę uruchomimy, będziemy oddychać bardzo spokojnie, stricte celem, żeby się uspokoić i się uspokoicie, zobaczycie, to stuprocentowo działa. Tak samo jak chcecie się pobudzić, pobudzić ten oddech. No i cały organizm zaraz zacznie chodzić tak, jak mu każesz. No. Rozumiecie? To jest tak, jakbyście mieli pilota. Siedzicie w tym swojej głowie na tej kanapie, macie pilot i mówisz, dobra, teraz pooddychaj trochę, bo zamulasz. Rozumiecie? To jest taka zabawa ze sobą, żeby to ciało wprawiać w dowolne przez nas wybrane emocje. Także najprostsza sprawa pobudzenie, najprostsza sprawa zrelaksowanie się. O tym będzie też na innych szkolonkach, ale akceptacja tego, co się dzieje, czyli załóżmy, że się stresuje, okej. Teraz jak pozwalamy sobie na stres,
pozwalamy sobie na złość, pozwalamy sobie na te emocje, to nie jesteśmy w potrzasku. Tylko to jest takie lżejsze, bo zaakceptowane. Jak my mamy wewnętrzne coś takiego, idź, odejdź, nie chcecie, to rośnie. A my nie chcemy walczyć z Goliatem, tylko my chcemy walczyć z kimś, kogo zaakceptowaliśmy i siedzimy z nim przy stole. Czyli to jest tak samo jak na przykład obiad u teściowej. Jak zaakceptujecie, że no dobra, już idę, no to jest okej. Okay. Ale jak sobie będziecie mówić, że no nie chcę tam jechać, a i tak wiesz, że pojedziesz, no to ten mur rośnie. Nie? I teraz jak ta akceptacja, że już trudno, trochę łagodzi te emocje. Także zaakceptowanie, no nikt nie ma potrzeby akceptowania pozytywnych emocji, ale zaakceptowanie negatywnych sprawi, że one się trochę spłaszczą, one troszkę wyluzują. Także to te kolejna cegiełeczka, żeby lepiej panować nad emocjami. Tu chciałem napisać, miej wydane, będzie ci dane, bo to jest bardzo prawdziwe. Są ludzie, którzy wrzucają na luz, mają wszystko na totalnym luziku i oni są znacznie zdrowsi emocjonalnie od tych, co nie, trzeba cisnąć, nie, musimy działać, nie, musimy... O, spokojnie! Tam jest więcej mądrości życiowej i lekkości w funkcjonowaniu, aniżeli w tym cugu. I teraz po prostu odpuśćcie wiele rzeczy. I teraz patrzcie, jaka jest magia. O tym jeszcze będą następne szkolenka, ale to jest generalnie tak, że jak mówisz dobra, let it go, od razu bateria życiowa rośnie. Bo w końcu puściliście coś, co was trochę tłamsiło. I jeżeli macie, muszę osiągnąć sukces, muszę komuś udowodnić, nie chcę tam jechać, czemu przegrałem? Odpuść. I to odpuszczenie po prostu uwalnia emocje. I w tym momencie od razu energetycznie zaczynacie wzrastać. Od razu. Jak szczerze, prawdziwie coś odpuścicie. Działa to tak. Ale mówimy tutaj pytanie o emocjach, bo z drugiej strony, tak sobie patrzyliśmy wcześniej, mamy 16-godzinny dzień pracy, w sensie pracy, musimy to zaplanować, czyli musimy kolokwialnie tyrać. To chyba bardziej chodzi o kwestię emocji, tak? Czy nie? Czy po prostu, no nie, skrótę sobie 16 do 12 godzin. Co innego logika, co innego ciężka praca, co innego 16 godzin pracować, bo to są jakby, wiesz, bo możesz 16 godzin pracować, nie musisz ciężko. Możesz sobie coś zaplanować, ale to nie musi być może być luźne. I teraz sztuczka i bajer polega na tym, że my możemy popełnić błąd, zagrać w taśmę, przegrać mecz o tam milimetr, no i pójść powiedzieć, okej, okay, no trudno, szacun za mecz. A możesz do tego wszystkiego przypiąć prąd i sobie powiedzieć, że no wiesz, jedna i ta sama sytuacja, a tu będzie sprądzona na maksa. No i tak samo, ty możesz pracować 16 godzin na dobę, ale lekko. Kto mówi, że to musi być ciężka praca? I teraz to jest ten bajer, że jak masz mało siły, to jest ciężka praca. Jak masz dużo siły, to jest bezwysiłkowe. Czyli energia. Czyli energia. No wszystko się widzi, to za niedługo się wszystko wam zacznie tak łączyć, że zobaczycie, że z tego niezły Meksyczek razem wyjdzie. Odpuszczamy, działa. Sportowcy bardzo często muszą na zawołanie te emocje zmieniać, bo wszystko zależy od wszystkiego. Najprościej, najłatwiej się to robi z przeszłości. Czyli jeżeli doświadczyliście w swojej karierze sportowej jakiegokolwiek stanu, który był doskonały kiedyś, a każdy sportowiec, jak uprawiał sport, miał taki moment, że czuł niesamowicie to, to wystarczy sobie przypomnieć to odczucie. Nie musicie sobie nawet meczu przypominać, który to był, kiedy to było, co to było. My pamiętamy uczucie. Na przykład z takich ciekawostek. Pamiętacie uczucie biegania samemu jak byliśmy dziećmi po dworze? Jakie to było uczucie? Jak się było na dworze poza domkiem? Można było sobie hasać? Wolności. Wolności, lekkości, trochę radości, trochę ekscytacji. To jest takie specyficzne... Tajemniczość. Tak jak z tym chodzeniem po trawie. Jak wy możecie pamiętać, co to znaczy chodzić po trawie? A to od razu się gdzieś tam w nóżkach tak trochę... My mamy nieprawdopodobną pamięć do emocji. No i teraz, żeby lepiej panować nad emocjami, bo będą was dopadały takie sytuacje, w których będziecie chcieli zmienić swój stan, no to macie już 9. narzędzie, którym możecie zacząć to coraz lepiej kontrolować.
No i to jest znowu. Macie tą wewnętrzną świadomość, która obserwuje, co wasze ciało wyprawia. Patrzycie, że się stresuje, włączacie dziewiątkę, nie? Na przykład. Dobra, włączamy dziewiątkę, to sobie coś przypomnę, bo ten głupek wariuje, nie? Te głupie ciało niedoskonałe. No i sobie zmieniacie. Najzabawniejsze z tych wszystkich technik jest to, że wystarczy chcieć się czuć jakoś. Wiecie, to nie trzeba żadnych technik. Ale na każdego działa coś innego, tak? Jednemu to pomoże, drugiemu to pomoże, trzeciemu to. W zależności kto na jakim jest etapie, takie rzeczy będą na was działać. Generalnie ja się chcę czuć dobrze, ja się czuję dobrze, to kropka. Jest ileś rzeczy, które musiałem przeorać po drodze, no ale generalnie dzisiaj już sobie tak mogę tym rzucać. Bo to nie jest nic wielkiego, żeby nad sobą panować, tylko trzeba trochę się z tym pobawić, trochę z tym podziubać. No i przede wszystkim te pierwsze punkty realizować, jak stała obserwacja, stałe łapanie się, no i chcieć czuć się dobrze. Jak tych trzech zabraknie, no to jaka świadoma, to nie będziesz pamiętał, żeby coś podejmować, jakieś decyzje. Także pamiętajcie, że mimo, że tu jest dużo różnych rzeczy, wy zarówno sobie, jak i ludziom będziecie mogli pomagać czasem w dużo prostszy sposób. Jedna z tych rzeczy może zadziała. Bo to jest na takiej zasadzie, że możesz komuś powiedzieć: stary, ty masz możliwość kontrolowania własnymi emocjami. Po prostu zdecyduj. Jesteś w jakiejś sytuacji, powiedz sobie, że jesteś spokojny. Idź, spróbuj. Wyjdzie, wróci za tydzień i powie: kurde, ale to działa, chciałem ten. I powie: tu się złapałem, tu mi się nie udało, ale to było okej, ale to było okej. Także generalnie cały bajer polega w tym wszystkim na tym, żeby upraszczać. Im wam się bardziej uda pewne rzeczy uprościć i stwierdzicie, że to zawsze działa, to jesteście geniuszami. Także ja jeszcze ileś tych technik mam, bo wszystko zależy do czego, co, kiedy, jak potrzebne. Ale im stajemy się w tym lepsi, to się wszystko upraszcza. To się wszystko robi proste. Ale sekret tkwi w połączeniu tego wszystkiego. I teraz jak mamy dużo narzędzi, wszystkie pamiętamy, wszystkie gdzieś tam sobie próbowaliśmy, to jesteście w stanie bez problemu nad sobą panować. I to jest fundament, najważniejsza rzecz, jeżeli chcecie jakikolwiek świadomy nawyk zbudować. Bez samokontroli myśli, bez kontrolowania emocji, nie zbudujecie nawyku. Czyli będziecie mieli te hura, hura, coachingowe takie, że damy radę, ale jak nie macie nawyku, to nie przetrwa. Także myśli, emocje to fundament, żeby się zmienić i komukolwiek pomóc.